Siemanko, siemanko, dostaliśmy kolejną darmową ewolucję. Nazywa się ona Super Sprint i są tylko dwa wymagania dotyczące kart, jakie można tutaj przeznaczyć. Zawodnik nie może mieć więcej niż 84 overalla i musi mieć pozycję SO na swojej karcie. I jedyne ulepszenie, jakie dostajemy w tej ewolucji, to szybkość biegu plus 10 i przyspieszenie również plus 10. I dzięki temu możemy sprawić, że niektórzy obrońcy, którzy byli po prostu za wolni na bycie środkowym obrońcą, teraz będą po prostu grywalni. Aby ukończyć ewolucję, potrzebujemy 10 spotkań i jak zwykle znalazłem kilka najlepszych kart, które moim zdaniem tutaj najlepiej pasują. Także zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. A więc słuchajcie, zaczynamy. Kart jest bardzo dużo, także trzeba się streszczać. Pierwszy na liście to Cuti Romero. Tutaj oczywiście z Tottenhamu Argentyńczyk. Po upgrade ma już 78 tempa, czyli plus 10 maksymalne wykorzystanie tej ewolucji. 85 defensywy, 81 fizyczności, gwiazdki 3x2. Naprawdę świetnie wygląda po tym upgrade'zie. Khalidou Koulibaly również świetnie wygląda po tej ewolucji. Ma już 81 tempa, 85 defensywy i 84 fizyczności. Wiadomo, gra w lidze saudyjskiej, ale jeżeli macie na przykład Neymara bądź innych zawodników z tej ligi, to myślę, że nie będzie problemem go połączyć. Benjamin Pavard to również świetny wybór, ponieważ ma już playstyle z plusem. Do tego 78 tempa, 86 defensywy i 81 fizyczności po upgrade'zie. Do tego ma świetne linki, bo jest Francuzem z ligi włoskiej, także też nie sądzę, żeby były problemy z połączeniem. Emre Can to również świetny wybór do tej ewolucji. Po upgrade'zie ma już 82 tempa, 82 defensywy i 86 fizyczności. Gwiazdki 3x4. Może również grać na pozycji SPD. Ibrahima Konate, czyli zawodnik francuski z ligi angielskiej, dokładnie z Liverpoolu. Tutaj po upgrade'zie ma już 79 tempa, 83 defensywy i 84 fizyczności, gwiazdki 3x3, naprawdę świetne linki, Premier League, Francja, także myślę, że z połączeniem nie powinno być problemu, naprawdę świetnie wygląda po tym upgrade'zie. Rafa Varane również załapuje się do tej ewolucji, wygląda naprawdę bardzo dobrze, mimo tego, że już zakończył karierę, to można jeszcze z niego skorzystać i użyć na tej ewolucji. 78 tempa, 83 defensywy i 77 fizyczności, do tego gwiazdki 2x4, no i ta aura, którą zawsze ma Varane, jeśli chodzi o grę. Po upgrade'zie tempa będzie jednym z lepszych obrońców na początku gry. Jose Maria Jimenez również świetnie wpasowuje się w tą ewolucję, do tego ma świetne linki, jest z Atletico Madrid, a wiadomo, z tego klubu jest naprawdę mnóstwo fajnych kart, które można właśnie połączyć z Jimenezem. 78 tempa, 85 defensywy i 82 fizyczności, to najważniejsze statystyki dla obrońcy, także naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Presnel Kimpembe również świetnie wygląda po tej ewolucji, wiadomo, że ten zawodnik miał mnóstwo kontuzji, troszeczkę jego złota karta nie wygląda tak jak kiedyś, ale tutaj po upgrade'zie ma już 78 tempa, 81 defensywy, 82 fizyczności, gwiazdki 2x3, no i oczywiście świetne linki, bo z Paryża. Połączeniem na pewno nie będzie miał problemu Inigo Martinez z Barcelony, Hiszpan. Po upgrade'zie ma 78 tempa, 81 defensywy i 80 fizyczności. Może nie za wysokie statystyki, ale jeżeli potrzebujecie jakąś tańszą alternatywę właśnie dla Kunde czy Araujo z Barcelony, to Inigo będzie świetnym zastępstwem. Kolejny zawodnik z ligi francuskiej to Kevin Danso z Lens. Po upgrade'zie ma już 79 tempa, 80 defensywy i 85 fizyczności, gwiazdki 2x3, naprawdę bardzo fizyczny obrońca, świetnie wygląda po tym upgrade'zie, aczkolwiek tutaj z połączeniem może być poza ligą bardzo, bardzo ciężko. Kolejny zawodnik z Bundesligi, który nadaje się do tej ewolucji, to Tapsoba, zawodnik z Leverkusen, także tutaj też z połączeniem nie powinno być aż tak dużych problemów, aczkolwiek wiadomo, jego narodowość tego nie ułatwia. Po upgrade'zie ma 78 tempa, 85 defensywy i 75 fizyczności, gwiazdki 2x4. Wracamy do Premier League, Mark Guehi z Crystal Palace również świetnie korzysta właśnie na tej ewolucji. Po upgrade'zie ma już 78 tempa, 82 defensywy, 77 fizyczności i gwiazdki 2x5. Także 5 gwiazdek słabszej nogi na środku obrony powinno pomóc również w takich sytuacjach bardzo mocno podbramkowych. Lucas Hernandez również fajnie wygląda po tej ewolucji. Po upgrade'zie ma już 78 tempa, 84 defensywy, 78 fizyczności. Co prawda te gwiazdki 2x2 nie wyglądają najlepiej, ale wiadomo, jest środkowym obrońcą, także można mu to wybaczyć. Lisandro Martinez również musiał się znaleźć na naszej liście, ponieważ wygląda bardzo dobrze i świetnie korzysta właśnie z tej ewolucji. 78 tempa, 79 dribbling, 85 defensywa, 81 fizyczność, gwiazdki 3x4. Jedynym minusem tej karty jest, że jest dosyć niski, także tutaj przy wrzutkach może mieć troszeczkę problemów, ale jeśli chodzi o grę dołem, to tutaj raczej nie powinien mieć żadnych problemów. I to już jest ostatnia karta na liście, także zapraszam do kolejnych filmików, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!